Temat mojej wypowiedzi chciałbym skupić się wokół dwóch zagadnień. Po pierwsze, skupić się na koncepcji parlamentu i tutaj spróbować zdiagnozować te niedomagania, które być może są możliwe do zaobserwowania. Po drugie, skupić się na koncepcji stanowienia prawa. To też jest nawiązanie po części do tej tematyki, która już dzisiaj w pierwszym panelu się przewijała, czyli tego procesu stanowienia prawa i też stanu polskiej legislacji obecnie. Te dwa zagadnienia chciałbym uczynić takim motywem wyjściowym. W pierwszej kolejności powiem o koncepcji parlamentu, starając się skupić właśnie na takich zagadnieniach, które mam nadzieję pokażą Państwu. To jest oczywiście do pewnego stopnia pewna konwencja i wybór takich zagadnień, które mają charakter w dużym stopniu sygnalizacyjny, nie opisujący istoty rzeczy, natomiast może posłużyć jako materia do głębszej dyskusji, do zastanowienia się nad tym już w takiej perspektywie bardziej konkretnej. I teraz, jeżeli mówimy o koncepcji parlamentu i potencjalnych niedomaganiach tej koncepcji, z jaką mamy miejsce, z jaką obecnie się stykamy, tutaj tak na marginesie można nawiązać do tej struktury cegieł, które budują pewne instytucje, to jest to, o czym mówił pan dr Flis w pierwszym panelu. Tutaj chciałbym na to spojrzeć przez pryzmat po pierwsze systemu partyjnego i wyborczego, po drugie przez kwestię czy model mandatu przedstawicielskiego, tak jak jest ukształtowany teoretycznie, ale także w praktyce, jak jest realizowany. I później przejdę na zagadnienia dotyczące składu parlamentu i kwestii reprezentacji. I w tym pierwszym aspekcie, jeżeli mówimy o systemie partyjnym i wyborczym, tutaj cały czas mówimy o okresie transformacji, czy częściowo mówimy, że po transformacji, ktoś kiedyś pytał, no to znaczy w którym momencie ta transformacja została zakończona. Myślę, że bezpiecznie jest mówić, nie mogąc wskazać takiego momentu, przynajmniej trudno jest byłoby taki moment wskazać moim zdaniem, możemy mówić, że jest w okresie transformacji, na jakimś drugim etapie, czy na jakimś tam etapie tego okresu. I tutaj niewątpliwie z punktu widzenia systemu partyjnego i z punktu widzenia systemu wyborczego takim istotnym istotnym momentem było z jednej strony uchwalenie Konstytucji w 1997 roku i też uchwalenie nowej ustawy o partiach politycznych w 1997 roku, która do pewnego stopnia zamknęła pewien etap kształtowania się systemu partyjnego w Polsce. Ten etap od 1989 roku, później właśnie do 1997. Taki zasadniczy rys tego modelu, który jest ukształtowany obecnie od 1997 roku, no, można powiedzieć, jest dosyć ugruntowany. Jeżeli o transformacji mówimy w perspektywie 20 kilku lat, no to większą część tego czasu zajmuje, jakby opieramy się na tych podstawach, podstawach prawnych, które zostały stworzone w 1997 roku. Taki podstawowy rys to przede wszystkim mamy dosyć mocno wyśrubowane, jeśli tak można powiedzieć, wymogi dotyczące rejestrowania partii i jednocześnie dosyć silne, znaczy ustawowo określone obowiązki partii związane z informowaniem o różnego rodzaju zmianach. To jest zmiana zarówno statutowych, jak i jest kwestia też monitoringu sposobu działania partii. Tutaj tylko wspomnę o tym, o możliwości kontrolowania takiej działalności przez Trybunał Konstytucyjny. Z drugiej strony to jest ten model finansowania partii. Z jednej strony Konstytucja nakazuje, aby to był model jawny, natomiast na poziomie ustawowym ten model został z jednej strony powiązany z finansowaniem budżetowym, a z drugiej strony dosyć mocno ograniczony, jeśli chodzi o te wszystkie inne źródła pozyskiwania majątku przez partię. I tutaj na tym tle jest pewna taka sygnalizacja, na jakie negatywne zjawiska, znaczy negatywne w tym kontekście tego, jakie niedomagania rodzą dla koncepcji parlamentu w tym aspekcie kształtowania się systemu partyjnego, jakie można zdiagnozować właśnie te negatywne zjawiska. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na takie cztery zagadnienia. Po pierwsze, każde pojawienie się nowej partii obecnie jest uzależnione w bardzo wyraźny sposób od zdobycia przez nią funduszy na kampanię, przy czym jest to konieczne, jest to też powiązane z dosyć krótkim czasem, który jest na to wymagany. Inaczej mówiąc, w dużym stopniu kwestia finansowania partii, tak jak została ukształtowana, prowadzi do sytuacji, w której powstawanie nowych bytów partyjnych, czyli nowych partii, czyli tych form organizacji społecznej, które no, mają szczególną rolę i to nie tylko chodzi tutaj o kwestię definicji konstytucyjnej, ale także znaczenia w perspektywie sprawowania władzy czy wpływania na sprawowanie władzy, zostały uzależnione od sposobu pozyskiwania funduszy i pozyskiwania środków finansowych.
Po drugie, przyjęty mechanizm finansowania partii, tak jak już wspomniałem, opiera się w dużym stopniu na kwestii finansowania budżetowego i tutaj mamy instytucję subwencji. Proszę zwrócić uwagę, że na tym etapie, znaczy w tym kontekście, obecne zasady jakby finansowania partii z subwencji rozróżniają kwestię uzyskania odpowiedniego wyniku wyborczego uprawniającego do uczestnictwa w podziale mandatu, to jest ten próg 5%, ale ten próg finansowania partii subwencji jest nieco niższy, to jest 3%. I do czego to prowadzi? Że zasadniczo może to doprowadzić do sytuacji takiego zakonserwowania sceny politycznej, która w tym momencie może przestać odpowiadać aspiracjom politycznych wyborców, jednocześnie dopuszczając do funkcjonowania w obrocie prawnym de facto, ale także no, publicznym mniej, ale głównie jakby utrzymywania bytu prawnego takich partii, które nie są reprezentowane w parlamencie, bo nie zostały po 5%, no, ale jednocześnie są finansowane z budżetu, bo przekroczyły próg 3% i są uprawnione do uzyskania subwencji. Kolejny element dotyczy systemu wyborczego. Tutaj mamy oczywiście w Konstytucji określone zasady wyborcze, z których ta piąta zasada, mówimy o 5 przymiotnikowych wyborach, ale w zasadzie ta zasada proporcjonalności to nie jest zasada wyborcza jako taka, tylko to jest pewna determinowana konstytucyjnie metoda określania wyniku wyborów. Proporcjonalność powiązana została na poziomie ustawowym ze stworzeniem stosunkowo dużych okręgów wyborczych. I teraz można powiedzieć, że to jest do pewnego stopnia dobre rozwiązanie, bo pozwala na konkurencję wielu list wyborczych w ramach okręgów, ale z drugiej strony także może doprowadzić do takich dwóch negatywnych sytuacji, to znaczy po pierwsze może prowadzić do silnego powiązania tej możliwości bycia reprezentantem, powiązania tej potencjalnej możliwości od tego, czy mamy poparcie takiej czy innej partii, a de facto czy mamy poparcie kierownictwa takiej czy innej partii. I tutaj też pojawia się ten wątek, o którym wspomniał pan dr Flis w tej perspektywie politologicznej, powiązania kandydatów tak naprawdę z poparciem elit partyjnych i upartyjnienia tego faktu bycia bądź nie bycia kandydatem. To często prowadzi do sytuacji, tu widzieliśmy dzisiaj na tej prezentacji, o której wspominał pan dr Flis, ile wystarczy głosów, aby uzyskać mandat. Ta dysproporcja jest bardzo duża. Ja pamiętam te dane statystyczne dotyczyły szóstej kadencji, obecnej kadencji Sejmu, natomiast w poprzedniej pamiętam, że wówczas też interesowałem się tym, ile trzeba uzyskać głosów, żeby zostać wybranym i ta liczba, tutaj było 8 tysięcy czy 7 tysięcy, pamiętam, że wówczas była jeszcze mniejsza i byli posłowie, którzy uzyskiwali bodaj 5 czy 4 tysiące głosów i uzyskiwali mandat. Przy takich mandatach, czy takich posłach, którzy mieli 146 tysięcy poparcia i wiele, wiele więcej, więc ta dysproporcja jest dosyć duża, to powoduje, że często te osoby, które dostają mandat, mogą być osobami przypadkowymi, które de facto dyskontują sukces lidera tej listy, na której się znaleźli. No i tutaj kwestia tego, na którym się znajdą miejscu, widzieliśmy, czy to jest to ostatnie, czy to jest to pierwsze przegrane miejsce, czy może ewentualnie przy zamianie miejsc mogłoby się tak zdarzyć, że te 200 głosów przeważy o mandacie. Także tutaj bardzo często te osoby mogą być przypadkowe, no i de facto to wpływa na ich autonomię działania i sposób kreowania polityki już w momencie bycia parlamentarzystą. I czwarty element tego, o czym tutaj wspominam, to jest kwestia frekwencji. Tutaj problematyka frekwencji to jest ta problematyka, nad którą ubolewamy już od dłuższego czasu przy każdych kolejnych wyborach i można się spodziewać, że przy tych wyborach, które będą w jesienią, także będziemy czy przed, czy tuż po dyskontować, jak to jest źle, że jest niska frekwencja, co z tym zrobić, jakie są tutaj możliwości działania. No i rzeczywiście ta frekwencja w okresie od 1989 roku do 2006 w naszych warunkach średnio to było na poziomie 49%, przy ponad 60% albo prawie 70% chociażby we Włoszech, tak, dla porównania. Więc to rzeczywiście nie jest specjalnie wysoka frekwencja. Natomiast wydaje się, że brakuje mechanizmów, które mogłyby zachęcać partie do tego, aby podejmowały działania zwiększające partycypację w głosowaniu, partycypację wyborców. I teraz tutaj oczywiście ta potrzeba stymulowania frekwencji jest powszechnie dostrzegalna i nikt tego nie kwestionuje. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jaki jest mechanizm, że obecnie my wiążemy liczbę mandatów, znaczy liczba obsadzanych mandatów w okręgach jest ustalona na sztywno, w sposób sztywny na poziomie ustawowym. I to się nie zmieni także w kodeksie wyborczym, który wejdzie w życie już niedługo. Natomiast
Można się zastanowić, czy nie bardziej efektywnym, także z punktu widzenia zasady równości w tym znaczeniu materialnym, byłoby powiązanie możliwości uzyskiwania czy rozdziału mandatów od, nie od na stałe liczby mieszkańców okręgu de facto i tej jednolitej normy przedstawicielstwa, ale od tego, ilu wyborców wzięło udział w głosowaniu. I wtedy moglibyśmy mieć sytuację, w której rzeczywiście ta frekwencja, czy jakby w interesie tych, którzy biorą udział w wyborach, biorą udział w sensie bycia wybieranymi, byłoby to, aby wpływać rzeczywiście na zwiększenie tej partycypacji. Natomiast ten system taki sztywny, no, de facto konserwuje to, co mamy do tej pory, to, co obserwujemy do tej pory. Tutaj jest jeszcze jeden element związany z finansowaniem. Proszę zwrócić uwagę, że z jednej strony my mówimy o niskiej frekwencji, ale z drugiej strony dla partii politycznych, czy dla partii politycznych de facto, ostatecznie rzecz biorąc, każdy wyborca, mówiąc w dużym uproszczeniu, to jest dodatkowa złotówka subwencji, potencjalna dodatkowa złotówka subwencji.